Teraz wyjrzyjmy sobie za wieżę. Witam, jestem Kim z Crystals, a dzisiaj zrobimy sobie taką rzecz, że zaopatrzymy się w jakieś niezbędne rzeczy i sobie poeksplorujemy trochę świat. Ponieważ słabo znamy tę okolicę, nie wiemy jak tu w ogóle żyć w tej okolicy, dlatego trzeba ją zbadać. No i mamy mało rzeczy, wiadomo, tak więc musimy się od nowa przygotować na wiele tych. I potem ja pójdę tam, jak mi starczy czasu po odcinku kiedyś, pójdę tam po moje rzeczy, a teraz po prostu zdobędę sobie jedzenie i inne przydatne materiały. I jak widzicie, tutaj wspominałem o tym kiedyś, że tu właśnie takie czanki będą się dziwnie generować w tych okolicach. W wyniku tego, że jest to odtworzenie świata, jak była tamta sytuacja właśnie z tą śmiercią, to myślałem, że kopia zapasowa jest, ale nie było i właśnie stało się źle. I teraz spróbujemy po prostu z tym sobie radzić. Może kiedyś coś z tymi czankami zrobimy, żeby wyglądało to jakoś sensowniej, bo to trochę psuje moim zdaniem krajobraz ten cały. Widzicie, tu są takie ładne góry, a tam takie dziwne jakieś rzeczy, które w ogóle jakoś nie wiadomo, dziwnie wyglądają. Nie wiadomo, co to w ogóle jest. A, i jedna sprawa. Dzisiaj nagrywamy w normalnej rozdzielczości, ponieważ mam zamiar sprawdzić, czy jeżeli będę nagrywać w normalnej rozdzielczości, to czy YouTube'owi będzie się taki film bardziej podobać, czy będzie taki film miał większą szansę, żeby gdzieś się jakoś dostać. No tak, będę sprawdzał. A na razie właśnie potrzebujemy między innymi drewna, żeby sobie zorganizować miejsce, do którego na przykład te rzeczy przeniesiemy i w ogóle, żeby się zorganizować w tej nowej bazie, to potrzebujemy trochę drewna. No i tak, no i na początku ten zamek to będzie składać z wieży, ale potem, jeśli chodzi o nasz nostalgiczny survival minecraftowy, to będzie fajne. Tak więc właśnie w tym odcinku Minecraft nostalgicznego survivalu będziemy właśnie zaopatrywać się w materiały, postaram się przynajmniej. I tak, i ten odcinek będzie taki właśnie, że będziemy tutaj trochę zagrożeni, bo będą tutaj wrogie moby na nas czyhać, będą nam zagrażały, a my nie mamy tamtego naszego żelaza całego węgla, bo musimy po niego dopiero wrócić. Ale to poza odcinkiem, myślę, się zrobi. Nie ma sensu na odcinku takich rzeczy robić, wydaje mi się, bo to by było nudne, męczące, może nawet stresujące. No i teraz po prostu wrócimy sobie do tej wieży i tam sobie porobimy jakieś sensowne rzeczy. Tak. Więc może trzeba będzie w dół coś zrobić. Zejście na dół. I myślę, że to będzie po prostu drabina, bo nie ma sensu raczej robić schodów w takim miejscu, gdzie tego miejsca jest mało, bo trochę słabo będzie wyglądać. Dobra. I na razie myślę, że skrzynka musi być na górze, bo innego miejsca za bardzo nie ma, a warto jak najszybciej gdzieś te rzeczy odłożyć. Właśnie. Na razie skrzynka będzie tutaj. I schowamy to, czego... No właściwie schowamy więcej rzeczy. Połowę ponad drewna. Wszystkie te rzeczy. I może zrobimy sobie na pierśnik, żeby mieć jakąś ochronę. To z tego, że nie mam na pełną zbroję. Moim zdaniem powinno się teraz na tym etapie już zaopatrywać jakieś rzeczy. Dobra, to się przyda. A, i w sumie buty można też zrobić, by było jakieś, była jakaś ochrona. Dobra. I zrobimy tak, że podejdziemy sobie do craftinga i szybko skraftujemy jakąś zbroję. Oj, no właśnie, buty. I to będzie taka zbroja.
I piszcie też, czy chcecie, żeby craftować lepsze rzeczy, czy nie chcecie. Dobra, teraz patyki robimy. I na przykład po dwa takie kilofy. I trzeba uzupełnić niestety zapas narzędzi, bo miecz i kielof, też się kiera, no wiecie, słabo z tym trochę. No i tak, i trzeba zrobić to w jakimś fajnym miejscu. Na przykład tutaj będzie to wyglądać brzydko, zwłaszcza że tu musi być pochodnia. A najsensowniejsze miejsce na drabinę to będzie chyba tu, mi się wydaje. Tak więc robimy sobie trochę desek i z desek trochę patyków, ale nie będziemy oczywiście tej drabiny robić do wnętrza ziemi. Takich rzeczy to trzeba by było przyspieszać tempo, nie mam tyle czasu na odcinek, więc nie zrobimy tego. No tak, tylko zrobimy sobie drabinki i tam się jakoś wkopiemy, żeby tam mieć jakąś sensowniejszą przestrzeń. Tak. Może nawet przy brzegu by to zrobić. Nie. Będzie chyba brzydko przy brzegu. Chociaż... myślę, że nie. Że tu... nie, tu będzie ciężko. Albo dobra, tutaj. Nie, albo jeszcze lepiej. A nie, nie lepiej. Dobra. O! A nie, beznadziejny pomysł. A nie, chwila, tu można. O! Przecież... skoro na tej wersji można tak stawiać drabinki, to dlaczego nie można by tak zrobić? No właśnie. Przecież tu jest najlepsze miejsce na to wszystko. Nie dość, że miejsca będzie mniej zajmować, to jeszcze będzie całkiem w miarę przyzwoicie wyglądać. A nie jakoś dziwacznie. O. Tu można sobie pokopać teraz. I myślę, że trzeba tutaj dbać o oświetlenie w tym miejscu, w każdym innym, ale tu też. I trzeba kopać tak, żeby nie spaść nie wiadomo gdzie, do lawy na przykład, do creeperów, albo jeszcze gdzieś indziej. No i tutaj można sobie kopać, nie wiem ile mi miejsca będzie potrzebne, ale tam trzeba będzie potem właśnie rozkopać. No i tak, co dwie kratki może, niech będą pochodnie. Nie ma sensu w każdej, bo to trochę marnowanie by było. No i myślę, że tutaj będzie to dużo lepiej wyglądać niż tam. Teraz wyjrzyjmy sobie za wieżę i za... Creeper! Wybaczcie mi, ale muszę to zrobić. Nie, nie chcę, żeby to się powtórzyło. Nie, 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 nie. Wybaczcie. Nie. To hańba. Nie no, tragedia. Peaceful. Na odcinku. Łączenie peaceful. No wybaczcie, ale tak się przestraszyłem, że... no wiecie. Kogoś też... ktoś też tak kiedyś robił i się też potem tak zacząłem robić i... niestety. No wiecie. Niestety, tak czasami się zdarza. To ma być poważna gra, a nie jakieś włączanie peacefula. No właśnie. No ale jak się creeper tu wyjdzie i można się przestraszyć przecież. Takiego creepera. No właśnie. Zastanawiam się, z czego by ścieżkę zrobić, bo jeszcze o ścieżce myślę. Właśnie. Tu może by ten teren potem wyrównać. A ścieżka pójdzie. Zobaczycie jak pójdzie. Na razie mam taki pomysł, że muszę pójść po bruk niestety. Wiem, nie lubicie, gdy chodzę po jakieś rzeczy. Ale muszę pójść. No niestety, a ta skrzynka jest tutaj na samej górze. O. Pójdę sobie na dół z powrotem teraz. Do skrzynek. To znaczy do craftinga. I skraftuję coś, co mi się przyda. A przyda mi się coś takiego. Nie myślcie, że chcę przerobić całe 3 staki. Wystarczy mi tyle. Na razie. Szczerze, bruku mam mało.
bo mam mało bruku. I ten. I skoro tu jest nierozkopane, to zrobię może tak. No ale wiecie co, przy samej wieży to trochę słabo będzie wyglądać. Chociaż nie wiem, to będzie potem wieża po prostu ten. Ale tu pewnie coś się ma potem pojawić. Być może, no jakieś rzeczy fajne. Mury pewnie będą. Myślę, że ta forteca będzie się stopniowo rozwijać, a nie, że od razu będzie duża. Tak, na przykład na razie mamy samą wieżę. No i te mury będą potem się po kolei pojawiać, ale zanim się pojawią, to jeszcze trochę potrwa, bo to trzeba zebrać niezbędne materiały. Myślę najpierw, oczywiście, że tak. I zrobić tutaj wszystko. Potem bruk, no to na mury będzie trochę potrzeba tego kobla. I tutaj będzie potrzeba troszeczkę rozkopać przy tej wieży. No raczej nie będzie to płaskie, tak myślę. No szkoda albo nie szkoda. No może piszcie, czy chcecie, żeby to było płaskie i wyrównane, czy chcecie, żeby to było tak jak w rzeczywistości, że mury podchodzą pod góry i tak dalej. Bo ja tam mogę zbudować i tak, ale oczywiście dużo łatwiej jest zbudować tak, żeby przystosować fortecę do terenu, ale czy to będzie ładne? Tego nie wiem, no może być ładne, ale może też nie być ładne. Może być różnie. No ale też będzie potrzeba dużo dobrych łopat do tego. Nie jakichś kamiennych, tylko najlepiej diamentowych, a diamentów na razie w ogóle nie mamy. Nie możemy pójść do jaskini, tak więc właściwie wszystko jest jakby zamrożone. Nie można nic zrobić praktycznie, bo jak nie ma diamentów, to nie ma nic właściwie. I tu, żeby jakaś fajna liczba była tych kratek. 3, 3, 2, 1. 7. 3, 7 to może być? Nie, no jeszcze troszeczkę, wybaczcie. Ale to kopanie nie jest chyba aż takie nudne, zwłaszcza, że tu może się jakiś creeper pojawić. No wiecie, gdyby te creepery nas zaatakowały, to by było już po nas. No musiał być peaceful, trudno. Mówi się trudno. Ale naprawdę, ja nie chciałbym teraz śmierci na odcinku, no wybaczcie. Oj, się pomyliłem. Nie tu, tutaj. No, to by było moim zdaniem słabo, żeby teraz śmierć na odcinku. Ale wiem, będziecie się śmiać. Oczywiste. Będzie śmiech, że użyłem peacefula. A tak wszystko ten, fajnie. No, wiecie. Tak to z tymi creeperami jest, że są niefajne. I myślę też, że można będzie zbudować tutaj jakiś port, czy jakiś pomost, czy coś takiego. Tak myślę. Tutaj. Bo to by było fajne. Tylko nie każcie mi budować mostu do tamtego brzegu, bo na to się nie zgodzę. Raczej. Nie, nie każcie mi tego robić. To strasznie dużo pracy by było. O, i tutaj będzie właśnie z tego. Tutaj będzie na razie rosła trzcina, bo na razie może rosnąć. A czy trzcina jest jakaś bardzo przydatna na tej wersji? No to zależy, czy ktoś lubi regały. No właśnie, jeżeli ktoś lubi regały do ozdoby, to może zbierać trzcinę i sobie z niej te regały tworzyć i budować z nich. Tylko pamiętajcie, że z regałów, no bo właśnie, książki się, papier tworzy, książki. Że jak się regały skopie, to zniszczy, to wtedy wypadają tylko książki, dlatego lepiej od razu decydować się, gdzie te regały postawić i nie stawiać ich w złych miejscach. Właśnie. I myślę, że tutaj będzie tak i będzie taka fajna ścieżka. Tutaj właśnie. I tutaj krowa, jeśli by się nie przesunęła, by spadła. Oczywiście. Tu na pewno będzie oświetlone. Prawda? No właśnie. Oświetlone będzie. 3. Skoro to forteca będzie, to musi być już oświetlone porządnie. Czyli to 3. 4 raczej. A tu może być o tak. W sumie. Teraz zabijemy sobie te krówki.
To w sumie szkoda, że zrobiliśmy buty. No bo teraz... moglibyśmy nogawice zrobić. A nogawice dają więcej. No ale dobra. Mówi się trudno, jak to w tym filmie i jak to w ogóle. Powiedzenie takie jest. Dobra. I niestety nie starczy nam na... nie starczy nam na nogawice. Starczy nam tylko na hełm, ale chyba lepiej poczekać na więcej krówek, jeśli mu wydaje. Tak. I wiecie co? Fajna wieża, fajna ścieżka. O, ścieżka. Tutaj mamy trzcinę, można nawet posadzić jakoś to potem, zrobić jakieś fajne rzeczy. I wiecie co? Może zrobię taką głupią rzecz. O, bo mam tu taką fantazję, żeby akurat zrobić sobie coś takiego. Tylko jak tu teraz zbudujemy port? Właśnie. No widzicie jak to ze mną bywa. No ale miałem fantazję, żeby coś takiego sobie zrobić. Mam jeszcze taką fantazję, żeby obudować ten ląd brukiem. Albo to będzie granica twierdzy w ogóle. Będzie w ta... Nie, tu jest już wieża. No ja w ogóle nie myślę. Widzicie. W ogóle nie myślę. Chyba, że tu będzie taki... Tu i koniec, a tam będzie twierdza na wodzie. Bo można jednak na wodzie zbudować tę twierdzę. No właśnie. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja po tym odcinku, albo potem w ogóle spróbuję wrócić po te rzeczy. Spróbujemy zrobić potem miejsce na skrzynki, żeby nie trzeba było tak chodzić, jak jakaś krowa z wersji alfa. W tej weftę, tylko jeszcze skakać wystarczy, o. I będzie krowa z wersji alfa. Widzicie, jestem krową z wersji alfa. O, bo tak skaczę. Dobra. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek i komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, zapomnijcie o tym peacefulu, nie wspominajcie nic w komentarzach o tym i na razie. A, i rozsyłajcie linki. Subskrybujcie.